dzisiaj otworzymy T-Razer z tą opowieścią. Widzowie, będzie jedna część od tego rzadkiego. Cześć! Dzisiaj otworzymy T-Razer z tą oponę. Ale zanim otworzymy, pokażę Wam naszą, moją kolekcję. Tutaj mam taki wielki zestaw. I tu mam takiego smoka. Czekajcie. Tu trzeba kliknąć w dnie, żeby ściągnąć. O! I z tyłu tu masz taki zielony guzik. Tu jak naciśniesz, to się otwiera paczka. I też coś jest napisane na paczce, ale za dobrze tego nie widać. Tym smokiem. Jeszcze da się tak, o, tak i tak, tak i tak się da. A pokażę, o co wam, o co chodzi z tym. Ja coś widzowie, to jest z drugiej serii i wam pokażę na tym autku, bo to jest tego. Że macie autko, wczepiacie, ciągnięcie w dźwignię i jakieś zielone naciskacie. Akurat mi się nie udało, tylko na czerwonym. A jak na zielonym, to pojedzie. A ciągniesz dźwignię, to się cały czas kręci. A jak naciśniesz na czerwonym, to autko tak jakby wypada, o tak jakoś wypada, a jak na zielonym, to jedzie. Mogę wam pokazać, tylko ustawię dobrze autko. O. O, takie to zasadzie działa. A na przykład w tym chodzi o to, żeby jak najmocniej nacisnąć, żeby dojechało tu i wypadło, albo zrobiło. Na wikicie, a czasami masz trochę mocno i też trzeba z ludzikiem puszczać, dlatego że puchar nie wypada tak, jak jest bez ludzika. I w tym zestawie jeszcze jest gdzieś tu. O, taki puchar. Wypadnie. Jak coś widzowie, to te dwa autka są ze sobą pomieszane i opony też nie wiem, czy są razem. O, takie autka. I jak coś widzowie, ten ludzik policzam, jak coś jest z drugiej serii. Otwieramy pierwszy i zrobimy papier, kamień, kto otwiera pierwszy kulę. Papier, kamień, nożycie. Ale będą potrzebne nóżki, to masz. Zabierzcie, byście wybierz, nie musisz iść do mnie. Musisz to mieć. Udało się otworzyć folią. I widzowie, nie zapomnijcie zostawić subika z dzwoneczkiem. Widzowie, ty ręce, to jest fajna zabawka. Bo możecie chyba 500 kombinacji zrobić. Tak, oczywiście jak macie wszystkie elementy. Okej. To jest jakby moja cała kolekcja. To wybieram. Na razie tylko cię mam. Czekaj, teraz sprawdzę, czy masz taką część od tego takiego, zatkiego. Akurat tu części nie było. O, mamy taką część. No. Czekaj, gdzie dałeś ulotkę? A, Kuba. Ulotkę, żebyś mógł czytać, jak się nazywa ludzi. O, chyba trafiłeś. Patrz, tego trafiłeś, tego ludzika. No. To jak macie ten środek samochodu. O, trafił mi się ten. Trafiłem. I widzowie, jeśli macie ludzika, na przykład Kuba trafił srebrne, to tu na ulotce. I takie, jakie jest na ulotce pokazane srebrny i ludzik, to ludzik taki sam się trafi, jak na ulotce jest pokazany. I już wiadomo, jaki ludzik. To Kuba zaraz możesz przeczytać sobie. I oczywiście tu mamy dwie drużyny. Widzowie, nie pamiętam, jak się nazywa ten ludzik z pierwszej serii rzadki, ale możecie napisać w komentarzu. Ale też wiem, że w drugiej serii T-Razer
złoty jest taki i on się nazywa Golden Kraken chyba. Ale fajna kula chyba. I widzowie. Chyba pokaż widzowie. Pokażę jedną mapę. Tak wyglądają wszystkie okoły. I zaraz Kuba musi się odnaleźć tego ludzika. O, tu jest. Może się zaraz odnaleźć. A widzowie, jak otworzymy te dwie opony, to sobie ułożymy auta jakieś tego. To mi się trafiło. O. Ej, to chyba też pasuje do tego akurat. O! No, Kuba pokaż. O. Ma tak coś, Kuba? Możesz sobie złożyć z tego autko, a ja będę otwierać swoje. Okej. Okay. Gdzie są ludziczki? O, Kuba, przeczytaj widzom, jak się nazywa ludzik. Ten ludzik się nazywa Racebot. Możesz sobie złożyć teraz autko. Chyba, że wolisz poczekać, jak otworzysz drugą kulę, tą gdzieś miał. Większy wybuch. I widzowie, Kuby widać, że autko pasuje, bo ma srebrny, środek srebrny i ludzika. Więc prawie cały, tylko brakuje tyłu srebrnego i jakiś opon, bo nie wiem, jakie opon ma. Dokładnie. Jaki może mieć. Ulotka będzie potrzebna. Zobaczmy najpierw na ludziku. Widzowie, będzie jedna część od tego rzadkiego, jedna część może być. Rzadki? No, będzie tylko jedna część. Najpierw to nam otworzymy. Zobaczymy, co to jest. Widzowie, patrzcie, to jest przód tego autka. Ale farta mam. Tak wygląda przód. Dokładnie. Ale super. I widzowie, to widać po tym, że jest rzadkie, bo jest takie opakowanie specjalne i na torebeczkę. Chyba zrób sobie do końca autka, bo przecież masz jeszcze tam tyło do autka. Od tego właśnie rzadkiego samochodzika, ale od jakiegoś tam. Bo nie było opakowanie takie jak w tamte, czyli z krzyżykiem. I będzie chyba ludzik, nie wiem. Takie mało to coś chyba mi się zrobi. Patrzcie widzowie. Jaki ludzik. Kuba wczep te opony i to. I tak to wygląda. Chyba jak się nazywa ludzik? Ten się nazywa się Srazum. To jakiś mały. Mamy taką śmieszną zapoczkę. Nie powinno się to składać to autko. Chyba, że wolisz poczekać. Ale musisz to wczepić. Ale to nie jest tego. No i to z tego. Muszę mieć to! Kuba, możesz sobie złożyć. Chyba, że wolisz poczekać? Bo nigdy nie wiem, czy w następnym, czy w tej drugiej oponie będzie akurat. O, jakie fajne opony widzę. Poczekajcie, co to wyciągnęło. I wam już pokażę. Taki znaczek policyjny. Śmieszny taki, fajny. Teraz ja? No możesz się otwierać. No. A ja z tobą je złożyć. Widzowie, a ja na razie ten przód zostawię, bo nigdy nie wiadomo, czy w tej drugiej nie ma tych trzech elementów. Pojedziemy do tego elementu. No to brakuje mi czterech elementów. I mam tego. Co my nam jest stworzy? Autko. Widzowie, one jest powtóra! O, powtóra!
pluskawego odrołka. Śrubeczka. Oczywiście, pewnie. O, opony takie. Te same? Inne? Inne opony. Ja mam? Ciekawe. Wydaje mi się, że mi super wygląda. Takie czarno-niebieskie. Fajne. Nie zapomnijcie zostawić łapek w górę. I subskrypcję w dzwoneczku. To chyba wydaje mi się, ale można posłużyć w kolejce. O, dostałem to. O, fajny. Żółty, fajny. Babka, czy tu jeszcze została jedna? Gdzie została? A to już było otworzone. Nie. Ej, ja otworzę, no. Umiem, no. O, powtórka. To jest widzowie, chyba ta sama kula. No, naprawdę ta sama kula. Tylko opona będzie inna. Tylko opona mnie. I przód. No, znowu powtórka. Tylko opony i przód są nowe. Dobra. O, skończysz plus. No to co, jakie? Teraz muszę złożyć sobie jakieś opony. Widzę, że najpierw zacznijmy od środka. Ja widzę, że najpierw wszystko wyciągnę. Wszystko. No to mogło być niebieskie, czaro. I zbuduję jedno albo. Nie, może być dwa, bo przecież otworzyłeś dwa. Taki sam, ale będzie inaczej. Ale chyba przecież może z tego dwa otworzyć. O, niestety widzowie, powtóreczka opony policyjne. Ale za to opony przecież można różne, na przykład niebieska policyjna, złota, zielona. Też tak można robić. Inaczej... I teraz może... Widzowie, powtóreczka, tutaj mam taki dół. Sam. Co tu? Ten? Powtóreczka, to tu mam ten dół. No i spadło. Widzowie, powtóreczka ma kluzika. A myśl... No nie, środek też się trafił powtórka. Jak ludzi tutaj, to i środek będzie. No tak, chwilę. Zawsze po jaki fajny ciut. Ale środek już też będzie powtórka. Tak jak ludzi. To będzie powtóra. Będzie powtóra, bo Kuba, jak masz ludzika, na przykład tego kosmita zielonego, to widzisz, obok niego jest to i to zawsze się trafi, tak? To zawsze się tak trafi. Ciekawe, czy coś tutaj się wkładzi. Na środek oczywiście. Ja coś tu nie wiem. To ja sobie swoje auto stworzę. Powtóra. Ale też możemy sobie wymienić z tym coś na pewno. Tu sobie wymienię. Hej, ja panem nie potrzebuję wciągać, bo i tak nie będę. Tak. Napiszcie w komentarzu, czy wy też macie T-Racers.
pamiętajcie widzowie, że na YouTubie też macie filmiki, takie bajki z T-Rexem. Bo też możecie obejrzeć. Będziesz autko gotowe. Czekajcie, pokażę. Tak, wygląda. Oczywiście element się powtarza. Opony i ludziki i środki. Tak wygląda to. Tak wygląda ten. Tak wygląda ten. No możesz położyć w środku. Poczekajcie, widzę palitarkę, nie? 8 jest! 8. Uwa, przeczytaj jak się nazywa ten ludzik powtórka. Ile? Kapitan Crash, no. Czy mamy dwóch kapitanów? Crash. Jak pirat. Piraci z Karolidy. I chcecie więcej T-Rexów, to zostawcie dużo łapek w górę.